Witam was, witam 61. odcinek Simsów. Moja czapeczka jest spowodowana raczej nie imidżem, raczej okropnym stanem wyglądu dzisiejszego wieczoru, bo jest w pół do drugiej. Jak to ja uwielbiam po prostu grać w Simsy w nocy. A dzisiaj to w ogóle tak się długo zbierałam do tego całego grania. I tak szczerze cały czas nie byłam pewna, czy ja w ogóle dotrwam i będę grała. Po prostu chodzi o to, że miałam takie sobie swoje przemyślenia dotyczące tego, czy wy w ogóle chcecie jeszcze Pultasków oglądać. I bardzo też żałowałam, że ja cały mój kanał Zizi Games prowadziłam do Pultasków. Teraz trochę inne gry, aż też ja nie gram w gry i ja po prostu nie wiem, co bym mogła nawet zacząć grać dla was. Może, o właśnie, proszę, dawajcie w komentarzach pełno propozycji gier, czegoś, co byście chcieli zobaczyć, ale sami rozumiecie, że ja raczej nie potrafiłabym grać w gry. Jakkolwiek gry poważne, takie horrory, no wszystkie gry popularne prawdopodobnie przez gamerów. W tych sprawach jestem bardzo słaba, bardzo taka trochę dziewczęca i ogólnie pyk, zaczynamy grę! Jesteśmy w Simsach. Fajnie, fajnie. No właśnie, jest na etapie Simsów, nie? Ja tylko nie potrafię grać w gry i nawet jakiś Minecraft byłby dla mnie chyba jakąś strasznie trudną rzeczą. Wpuść mnie, blokuj drzwi, jeśli nie chcesz wpuść niepożądanego z niej. To nie reklama, po prostu bardzo lubię multivitaminę. Dobra. Kurde, a właśnie miałam kilka pomysłów na rozgrywkę, ale to też już jest takie ciężej u mnie, bo 60. odcinek za nami. Szok. Szok i niedowierzanie, że ja w ogóle dotrwałam tyle, że wy dotrwaliście tyle, chociaż... No, wyświetlenia nadal są dobre. Nadal są dobre. Na pewno nie wszyscy oglądają. Rozumiem, że podatki mogłyby wam się jeszcze trochę znudzić czy coś. Chociaż uważam, że i tak jak na tyle odcinków, to w każdym odcinku dużo się dzieje i... Nie wiem, staram się, żeby naprawdę coś tu się działo w tej grze. Więc jak mi się soundbox taki odbija, to okulary, że... I jesteśmy. Ostatnie dwa gameplaye. Pod twoją nieobecność gosposia posprzątała w twoim domu. Zapłata dla gosposi wyniosła $40. Ej, mnie to tak wkurza, bo ja nigdy nie mogę jakoś tej gosposi zobaczyć. Ale okej. Bardzo dziwny tutaj ma praktyki. Sprząta, kiedy nie ma. Dzisiaj chyba dokończymy trochę odcinek halloweenowy. Tak mi... A wiecie co, jak ja wtedy po prostu montowałam tego gameplaya, jak ja zobaczyłam, aż mi się serce złamało, że najzwyczajniej w świecie nie dostałam tam jakiejś nagrody za imprezę halloweenową. Bo to Karol powiedział, że tutaj coś jest więcej niż tylko... No, zapal świecę. Obejrzyj, schowaj do wyposażenia, podziwiaj swoją nową rzecz. No nie o to nam tu chodzi. Utrwal! Bo... Chodzi o to, żeby... Kurde, jest bardzo śpiący Arnold. Jejku, przepraszam. Chodzi o to, że Arnold tylko ze swoim majsterkowaniem... Jezus Chrystus! Czekajcie, zdejmuję okulary. Jeszcze gorszy image. Ale bolały mnie uszy. Arnold, Boże, ty w ogóle pozbieraj się, człowieku, pozbieraj się! Ty jesteś jakimś wrakiem człowieka! Dobra, szybciutko tu do łóżka. Nie wiem, co nawet z tobą zacząć robić, bo tutaj wszystko, pęcherz, głód, zabawa, wszystko jest masakryczne. Śpi. Tak, mnie tak zasmuciło mnie to naprawdę, że ja faktycznie wszystko tak kierowałam w Simsy, w Pultaski i... Mogłam robić może trochę więcej. Jezu, jak to dawno nie było w tym ogrodzie. Czy Franklin jeszcze w domu? Franklin, nie, ty nie... Jezu, Franklin, widzę, że ty też masz jakąś masakryczną energię, ej. Ale tutaj... Ja... No, właśnie nie wiem, co ci mam powiedzieć, człowieku. Ty tu masz ogród zaniedbany po prostu. Jeszcze jak mnie to wkurza, po prostu... W pół do drugiej! Cały dzień się zbierałam, żeby, no, żeby nagrać to i jeszcze mi to się zatnie. No nieważne. No proszę, ale proszę. Patrzcie to. Jaka linia. Drzewo płaskie. Ej, to drzewo, to są liście? Dobra, jak to zrobisz, to szybko śpi. To nie jest twój dom, ale okej.
No niby mam w sumie dużo rzeczy, które mogłabym zrobić, jeśli chodzi to naprawdę komentarze typu co mogłabym robić w rozgrywce, co byście chcieli, o czym marzycie, kto co ma robić. Jezu, wszyscy dzisiaj są po prostu wykończeni. A kosz na śmieci to wygląda jakby... Ja nie wiem. Może to tak... Nie, to jest w ogóle jakieś... Ten kosz na śmieci mnie rozwalił. Co się stało z tobą? O, tutaj w ogóle Karol mi też powiedział, żeby Kenandem trochę się zająć, ale... Ona się zajmuje sobą. Ona ma swoją wizję z świata. Tańczy zamiast iść do szkoły i w ogóle. No leci tej szkoły, no. Czwórkowa uczennica. I ona mogłaby adoptować dziecko? Nie, nastolatka raczej nie może mieć dzieci, jako że sama jest dzieckiem. I jeszcze zatrzymujący się głupi aparat. Dobra, wracamy. Ik! No. Dobra. Aparat mi się zatrzymał, po prostu no dzisiaj wszystko jest cudownie. No nie, no jeszcze cudowne zacinanie. Inne gry. I gry online, i jakieś takie... No. Kurde, najlepiej by mi było, gdyby ktoś napisał grę i łapki w górę. Pogorszenie, o co mam to gdzieś? Taka jest dzisiaj rozgadana, mało grom, dużo godą. Śmierdzą wszyscy, Arnold! No, zdecyduj się na... Jezu, ty zaraz umrzesz, no. A ty, Anabel, co ty odwalasz? Ty masz to samo? No dobra, no... Dobra, moim zdaniem Anabel powinnaś tutaj skoczyć szybko. Wykąp się, skorzystaj, głód to jeszcze przeżyjesz. Mów do ducha, przeżyjesz. No i później szybkie spanko. Takie w ogóle mam dzisiaj naprawdę zły humor. Ja przepraszam, będzie tylko jeden odcinek z tego czegoś. Bo nie, dzisiaj mam radę tylko jeden odcinek. A i to nawet na dzisiaj wrzucam. Jezus, kwiatku, to jeszcze zmontuję. Pójdę spać o trzecie jakoś. Ej, patrzcie jak na kapeluszu i fajnie zwisa taki pająk. I kiedy jesteś naprawdę? No ja myślałam, że ty pójdziesz do tej szkoły. Miłośniczka natury. Zbierz plon. Kurde, ja nie chciałabym, żeby ona była takim Franklinem. Kurde, wszystkie osoby, którym chciałam grać i taki miałam pomysł, wszystkie te osoby dzisiaj jakieś jest niedobrze z nimi. Ale w sumie. Niech zbiera ten plon. Zbierz cały plon. Jak ona ma, to w sumie... No to niech to robi. Zów 5 ryb. A na przykład taki Arnold. Czytaj dziecku łącznie przez 2 godziny. Jezu, czy twoje dzieci raczej już nie będą chciały czytać. Ale chyba wypełniliśmy kiedyś to wszystko u kogoś i wcale to nie było nic takiego. Wcale nic nie stało, jak się to wypełniło. No, tylko te punkty do prezentów. Ej, no ty jeszcze na tego 6. poziomu ogrodnictwa nie zrobiłeś? No to prawie, no to już chwileczkę i już będziesz miał 6. ten. Zaszczep 3 rośliny? Nawieź 5 roślin? Wow, patrzcie to. To wypełnimy dzisiaj Franklinowi. Chociaż ktoś będzie zadowolony. To co on powinien zrobić? Czy może zaszczepić? Nie przejmujcie się zacinania. Nie wiem, czy pomoże, ale jak ktoś nawiezie dzisiaj, na przykład, to, ale czekaj, bo najpierw to w ogóle, co on tu ma. Dobra, później się nie zajmiemy, niech się wyśpi, niech się w ogóle wszyscy wyśpią, bo tu jest jakiś hardcore. Anabel, no ty chodzisz od kibla do kibla, proszę cię. Skorzystaj, wykąp się. Aha, wykąpana jesteś? Nie, no. Wiem, że było zajęte przez Arnolda, ale no, nie czaję. Arnold, a ty? No, ja nie wiem, oni nie wiedzą, co robić, żeby się ten... lepiej im było. No wykąp się, a ty tu głupi samuraj. Wyjdź stąd. W ogóle Karol mnie... No kurde! Chciałam przeknąć. Ale Karol mnie uświadomił, że ja... Tam, nie wiem, czy w ogóle sobie przypomnicie to i w ogóle, czy będziecie wiedzieli, o co mi chodzi. Ale
W tamtej imprezie Halloweenowej ja zaprosiłam tego dzieciaka i on był w tym stroju Yoda. Ja tak powiedziałam, ale się przebrałaś. Ja naprawdę pomyślałam, że to jest Kenanda młoda. Ja mam jakieś, nie wiem, nie, rozwalenie psychiczne tutaj. Jeśli chodzi o te gry i takie jawa. Chore. No tam mnie najbardziej wkurza, bo wszystko sobie robi. A oni by chcieli. No, co się dzieje? No, wykąp się tutaj. Jeszcze raz będą się to kliknąć, to ja. No? To było takie trudne? A pęchasz też nie po siku? Jezu, no jak mnie to wkurza. Może jest tak już jakby w złym humorze, że aż sama. No a ty idioto. Przepraszam, że tak daleko. No i dobrze, nara. Sobie zobacz ducha. Co ty jesteś? Rozpaczliwie potrzebuję zabawy, no to. No dobra, idź spać po prostu. Ja dzisiaj po prostu czuję się, jakbym po imprezie, jakiejś hucznej imprezie, jakiś Cats Vegas, musiała ich tylko do kupy naprawiać. No, każdy jest jakiś rozwalony. No, o co ci chodzi? Wykąpałeś się, tak? Higiena pęcherz jest okej. Nie wiem, wróciliście dopiero z imprezy Halloweenowej i zabawa jest na minusie. Nic się nie. No, co to jest? Skupienie umysłu. Później głód i później energia. No czemu energii nie może? Dobra, czy ktoś już jakkolwiek się ogarnął? Ty. No i teraz pęcherz. No nareszcie. Trzy razy musiałam kliknąć, żeby zrozumiała. Zdobyta umiejętność wewnętrznej harmonii. Ale to będzie śmieszne. Ej, no ty. Nawet nie zobaczyłam, tak szybko poszedł. Co się dzieje, Arnold? No akurat głód nie masz aż taki masakryczny, no ale okej. Ja przepraszam za mój humor dzisiaj. Po prostu wydaje mi się, że jak w waszych komentarzach dowiem się, co byście chcieli w rozgrywce i jakie byście chcieli gry inne, żebym grała i miała w nie grać, to będzie mi lepiej jakoś tak ogarnę się. Na razie czuję, że jakiś taki mam. Jakiś problem. Kurde, zapomniałam schować do lodówki. Drugie zacięcie kamery, cudowna sprawa. Pik, wracamy do gry. Nie no, to jest jakieś cudowne, nie wiem, 12-13 tam ileś minut odcinka. Ej, wiecie co, ja po prostu zrobię idiotyczną rzecz być może. Ale ja to tak przyspieszę, aż w końcu ktoś, kto chce, na przykład Franklin, bo Franklin bym chciała, niech on w końcu ma. O, już coś sobie sam robi, ale też daje radę, no. Jeszcze to wkurzę, no. Co 10 sekund to się zacina, czy to nie wiem, nie ogarnię. Merida przyniosła do domu. Pewnie Merida też przyszła, no to czerwona, no. Ty nie postanowiłeś ani jej spać, ani nic nie robić? O co tu chodzi? Aha! Aha. Dobra, Franklin. Jedno dobre. Tylko nie będziesz chyba jadł starego ciasta. O, jest dobre ciasto. Brud taki. Gdzie była ta gosposia? No jakoś tego chyba nie widzę. Głód jak tam? No, już jest dobrze, już jest dobrze. I zabawa jeszcze. Bo zabawa jest najważniejsza, ale w sumie widzę, że. O, już to się zabawa? Oglądaj rybki? No to będzie twoja na pewno zabawa? No jak tak, to dobrze. Skupmy się chociaż na jednym, żeby jedno zrobić co chce. Dobra. I zabawa, czyli oglądaj rybki, tak? Poproś o masaż. Zabawa na pewno. O, zabawa się robi faktycznie. Oglądanie rybek. Już cię znudziło? Może tańcz? Uprawiaj jogging? Nie wiem co. Dobra, o patrz, nawet sam sobie tutaj przyszedł. Aha, bo uprawiaj jogging. No dobra, nie. No to tak. Jeśli jedno nawieziesz, na przykład to nawieź,
dzwonkami, nie, czymś, jabłkiem, to już ci się tu zrobi, że to ci się wypełni. Zaszczep, to ja nie wiem, o co chodzi, ale osiągnij 6 poziom, no to to też mi się wydaje, że jak pobierz sadzonka. O, widzicie? Na wieś 5 roślin jest. Szczep! Szczep rośliny ogrodowe. O, spoko, spoko, szczep. Też to. Ciężka praca, jaką wykonał Frankie, opłaca się i roślina nas wyrosnące. Osiągnięcie! Smak życia! Fajnie! Smak życia! Odblokuj nową odmianę rośliny, stosując przeszczepianie. Czekajcie. Ciekawe, zaciekawiło mnie to. O, ogrodnictwo nawet mnie tak wciągnęło. Odchwaszczaj, Jezu, wszystko odchwaszczaj. I 6 poziom zaraz osiągniesz być może. A gdzie jeszcze możesz jeszcze szczepić? Może najpierw coś nawieź. Chyba tak jest. Jak najpierw to nawieziesz, to później możesz dopiero szczepić, co? Nie wiem. Ojej, boję się, że już będzie zabawa. No, zabawa ci się powinna teraz polepszyć. Ja się sprzeciwiam. To jest twoja pasja, to cię powinno to cieszyć. O, i teraz on przed chwilką... A nie, on nadal chyba odchwaszcza. To, co nawiezie, to później spróbuję to zaszczepić, bo chyba tak to działa. Już prawie, zaraz będzie 6 punkcik! Jest super! O, nawieź i to już na... to nie działa tak. Nie wiem, czemu akurat tutaj mógł tutaj zaszczepić to. Nie wiem. Nie wiem, czemu akurat tam było to zaszczepienie. Ewoluuj! Może dopiero jak ktoś ewoluuje. Co zrobisz? Gdzie ty idziesz? Aha! Musi wyjść z tego, żeby... Dobra. Spierdzielaj! Może jak to ewoluuje, to wtedy będziesz mógł zaszczepić. Fajnie, jak to spełnimy wszystko, bo tak... O, i teraz? Teraz chodzi zaszczepić? No nie. Ale dlaczego akurat tam? To czekajcie, to szybko... No musisz coś jeszcze robić, nie ma mowy, no 6 poziom się sam nie wbije. Pobierz sadzonkę? Zaszczep, Jezu. Nawieś. No, jak tam sobie będziesz nawoził teraz chyba, no... No kurde, no ten punkt już przecież jest! No, o! 6 poziom i patrzcie, zostało tylko jedno! Zaszczep 3 rośliny! Szczep! Szczep, szczep, szczep! A dlaczego? Bo już na przykład nie można ewoluować? To, co jest ewoluowane? Szczep też może być! Chodzi o ewoluowanie. Dzisiaj spełnimy mu to. No i zobaczymy. Po prostu sklep z nagrodami prawdopodobnie się tutaj uruchomi. Ej, on tu chyba może wszystko. A nie, tutaj. Do 3000, bo ma 3400. Wow. Super ogrodnik by się bardzo przydał. I rośliny uprawiane w ogródku super ogrodników rosną niezwykle bujne i zdrowo. Wow, krowu kwiata można byłoby. Ej, ty tutaj mi nie ten. Tylko jeszcze jedno szczepienie i... Teraz znowu zniknęło. Nie wkurzaj mnie nawet. A może właśnie to nie jest tak, że można sobie szczepić wszystko i wszystkich. Najpierw to ewoluujemy. Poczekamy chwilę. Pobierzemy też sadzonkę. Nie wiem. Nawieziemy to czymś, dzwonkami. I tu już powinno moje zdaniem być szczepienie jak nic. A jak ty pójdziesz w trakcie tutaj na przykład zbierać cały plon, to tu już powinno być szczepienie! I uwaga, uwaga! Spełniamy chociaż coś. No kurde, byłam pewna, że to takie, wiecie...
Wychody krowo kwiat, no ja chciałabym. W LOU 10 wspaniałych roślin. Ej, no co, po prostu on wyeluował kilka, ale to nie były wspaniałe. 10 poziom umiejętności ogrodnictwa? Na 6, tak? Ty jesteś w szpitalu. Nie wiem, chyba lepiej, gdybyś miał pracę taką samą właśnie tutaj, jak Krokiet. Utrzymaj skupienie... A nie, ekspert komputerowy? Co tu się dzieje? Przecież on... Co? Jaki ekspert komputerowy? No tu, początkujący wynalazca. Jezu, jak się bałam. No i wszystko to ma ok i powinien dostać awans teraz w najnowszej pracy. No fajnie, spoko. No to dobra, to mamy się w sumie już czym zająć. A jeszcze Arnold już jest go... No Arnold! Co ty odwalasz? No to chociaż zabawę sobie zrobiłeś, fakt, dobrze, ale... Idź spać. Co to jest? Przyjmij na własność. Nie. Nie masz. Mógłbyś to przyjąć na własność. To już jest tak zrobione, tak? No to na przykład ona by mogła zrobić Anabel, jako że to jest przyjąć na własność. No ma. A ona ma też wszystko, jak tak robiła? Tutaj przyjmij na własność? A, bo może to jest też tak, że jak... O, przyjmij na własność. No, to jest jej. Dobrze. Kiedy lecimy z Krokiecikiem? Bo to nawet bym sobie pojechała do tego szpitala. Tam bardzo lubię tę rozgrywkę, jak sobie wykonuję to wszystko i tak. No nie, dzisiaj chyba jest piątek i dzisiaj chyba nie jedzie. A nie, o 10, za 5 godzin. Mogłabym w sumie drugiego gameplaya zrobić, ale... Taki mi się humor trochę poprawił, szczerze powiem wam. Więc nie jest tak źle. Słuchaj, gadają w mojej koszulce! Yo, yo, yo! Co jesz? Weź porcję. A ty w ogóle, Arnold... Kurde, tak mi Arnold jest potrzebny, on tu nic nie robi. To niech śpi, no trudno. Arnold jest mi bardzo potrzebny, bo i gotowanko fajne. Wiecie, jakie on super rzeczy potrafi robić. Jezu, dobra. Po prostu zrobię to tak. No to też. Co sobie jesz? Ciasto z niebieskim konfetti! A co w ogóle to ma? No jedz to jak już... No jedz. A co jeszcze możesz? Schowaj do wyposażenia. I tutaj jest... Wyrzuć zepsute jedzenie, czyli się trochę zepsuło już. No to wyrzuć zepsute jedzenie, trudno. Też właśnie bardzo by mi zależało na tym, żeby... Tam też Karol mi to powiedział, w ogóle Karol mi doradzał tak w rozgrywce i tak mi to jakaś pomogło, żeby w końcu ten drugi świat odkryć. Co nie? Tamten taki pustyni jakby, to musiało być 10 poziom majsterkowania, a niestety majsterkowanie, no ponad 6, nie? A czekaj, pieczenie drugi, czyli tak i wykwintne gotowanie. Franki zaczyna swoją zmianę. Nie, wysi w pojedynkę. Ja z Krokietem bardziej lubię jeździć. Wykwintne gotowanie ma 4. No a samo zwykłe gotowanie. No, wykwintne gotowanie, pieczenie. Jezu, to jest tak w ogóle podziwnie. Gotowanie ma 10 prawie. Ekstra. No właśnie Arnold tutaj jest gigantem punktowym w gotowaniu. Fajnie. Fajnie, fajnie. Ej, patrzcie to! No po prostu młody Arnold. No prawie. Jezu, młody Arnold, zrobię fotkę. Ale się teraz zdziwiłam. A i jeszcze kosmici, ja w ogóle nie zajęłam się sprawą kosmitów. Ona tu jest? Bo tu jej nie widzę. Aha, w namiocie, bo... Myślałam, że nie wiem. Takim jest duchem, że aż jej nie widać. O, jak sobie sprząta! Ej, ale to syf jest jakiś nieziemski. Ale ohydna. Czekajcie, teraz zrobię zdjęcie.
No, po imprezie powiem wam, niezła była tutaj imprezka, skoro same, wiecie, nie mogłam się nawet przebić jakby. A ty, Amanda, zmarnowana życiem, ty też byłaś fajna w sumie tutaj w tej swojej pracy. I awansik miałaś mieć zaraz. Weź aktywny udział. A ty jak masz na przykład? Ty masz jak dużo? Ty masz więcej niż... Ty możesz kupić wszystko? A to ja chętnie ci coś dam. Na przykład... Płodna... Beztroska? No tak bardzo, czekajcie, ja chcę coś jej kupić, skoro może wszystko. No mogłabym co prawda zawodowy obiwok. Higiena, coś tutaj nie. Regulator nastrojników natychmiast usuwa wszystkie negatywne nastrojniki twojego Steama. No to się przyda bardzo, chcę to kupić. Kolejna rzecz, eliksir filtru, flirtu. Też nie, mile widziana, szybko nie, wspaniała gawędziara, zacięta gimnastyczka, masa, mentorka, nocny marek, ranny ptaszek, szybka czytelniczka, darmowe usługi, super. Ale jeszcze inne zobaczę. Mistrzyni grillowania, bezwstydna, kreatywna, wizjonerka, niezależna, niezwykle przyjazna, oszczędna, przedsiębiorcza, stalowy pęcherz. Beztroska jest chyba fajna. Co to jest koneksje? Simowie z koneksjami zaczynają wszystkie kariery kilka poziomów naprzód. Bierem! A Arnold mógłby takie coś i zacząć sobie tutaj zarąbiście ten? Bo Arnold, a co ja ci kupiłam, że ty masz tak nic? To jest niemożliwe, aż co ja ci niby kupiłam? Gdzie są zakupy? Udany rodowód, zostań rodzicem, czytaj dziecku. Dobra, bez przesady. Kurde, nie spełnił swoich rzeczy na tamtym etapie. Wydaj $1000 na rzeczy dla dziecka. No mogłam na luzie takie badziewia spełnić. Więc jak tu jest wszystko takie skomplikowane, w sensie takie... Masakra. Masakra. Dobra. Służba wzywa, świat bezgraniczny. Też wyślij w pojedynkę ją. No jak to jest z krokietem? Ale Amanda, ty mnie zaskoczyłaś. Czekajcie. 1800, 490, czyli nie wiem, nic. Gdzie są te rzeczy, które on zdobył? Nic nie widzę. Co ja ci tu zrobiłam? No dobra, nieważne. Później tu mamy Franklina. On ma właśnie tak bardzo dosyć dużo. Ach, tu krokiet tak średnio. No. I uwaga, tutaj Amanda właśnie bardzo dużo. Tu Anabel tak nic w sumie i tutaj też dosyć dużo. Nie, no to 3000, nie wiem, to 3000 to było zarąbiste, to mi się spodobało. Kurde, chyba to kupię. No kurde. Rzadko głodna. Niezmordowani Simowie potrzebują mniej snu. Super ogrodniczka, no to bym kupiła Franklinowi, gdyby tam był. Płodna. Szanse na bliźnięta lub trojaczki? Fajnie. Przedsiębiorcza, stalowy pęcherz. No dobra. Kupię jej coś takiego, może. O! Nie no. No, konsekwencja mi się spodobała. To. Trudno, wezmę to jej. No kurde, no fajowa rzecz. Fajowa. Kup 20 kolumn? Gdzie? Co to są w ogóle kolumny, jakby? Znaczy, wiem, że to są kolumny, ale. Gdzie są te kolumny?
Aha, bo tu jest 9, bo raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Gdzieś tam jest dziewiąta, tak? Ja pierdzielę, ale ona ma dziwne potrzeby. No kupimy jej te kolumny, no co mi tam? Nie wiem, jak to w sumie ładnie tutaj zrobić, żeby to w ogóle było ładne. Ej, a Meridą, to ja też się tak jakoś... Czy o to w ogóle chodzi na pewno? Postawiałam bez sensu. Ile mamy teraz? 7? Czy to nie zepsuje nam wyglądu domu? No nie, 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 tak nie widać tego nawet. 7, 8, 9... 10... 11... Dobra, to jest po to, żeby spełnić życzenie, kurde. Jest to na pewno? Jak można mieć takie życzenie? No jak? No dobra, no fajnie tak w sumie wypełnić im to. No jak ona miała posiadać dom, taki to było jej to. Krawężnik i co? No idź do tej pracy, idź. Czas iść do pracy, no spoko, ale co? I na przykład... Kurde, mogłam ją z nią jednak iść, bo miałaby ten głupi awans. Spełnione aspiracje, jeszcze pójdzie taka zarąbiście ucieszona, fajnie, fajnie. O, ty powinieneś być bardzo ucieszony, żebym z tobą mogła iść. Ej, no przecież ty... Ty masz trudne jakieś rzeczy, nie? Ej, nie, tylko to! Utrzymaj skupienie przez 2 godziny z rzędu, grając w gry wideo. Jezu, no idiotyczne to jest twoje marzenia. Dobra, ostatnia rzecz, bo widzę, że już czas powinien dawno się skończyć. Kupujemy mu eliksir skupienia. I teraz ten eliksir skupienia, czy on ma czas? No nie ma czasu za bardzo, ale... To na później to będzie też. Na razie tylko sprawimy tak, żeby on był chociaż trochę... No kurde, głód i zabawa. Dobra, szybciutko lecimy, lecimy, lecimy. Jako, że zaraz pójdzie do pracy. Jedz coś tam. Gotuj. Nie, nie, nie gotuj, jestem głupia. Zjedz coś na szybko. Zjedz się na... A nie, otwórz. O, otwórz, bo to już będzie gotowe. I widzimy obiekty w lodówce. No, szarlotka niech je. Weź porcję szarlotki i... A gdyby kupił sobie szybciutko taki eliksir dobrego humoru, coś takiego? Chyba nie ma czegoś takiego, nie? Eliksir pobudzający. Wypij to, tymczasowo poczuł się pobudzony, no, ale kurde, tymczasowo. Eliksir szczęścia. Ale po co? Po co? Nie, to jest głupie. A regulator natychmiast usuwa wszystkie negatywne nastrojniki. No i to o to chodzi. Trudno, ja bym to dałam. Chcę, żeby on poszedł, ale to wypije tak bezpośrednio przed pracą, wiecie? A na razie to on może nic nie robić. Na razie on może sobie czekać ładnie. A no nie no, to za godzinę ma pracę, to niech pije teraz. Gdzie jest eliksir? Eliksir... Nie, eliksir skupienia nie, Jezu, Jezu. Szukam. Część do ulepszenia, nie. Co to jest? To jest to? Nie, to jest truskawka! Jak ślicznie to wygląda, truskawka. No, ale nieważne. Co jestem głupia. Tu! Regulator nastrojników. Dawaj, dawaj. Wypij to. Wypijemy taki eliksir i wtedy już będzie mógł iść. Wygląda bezbłędnie. I zobaczymy od razu, czy to się naprawdę naprawi. Czy nie zadziała jakoś źle? No jesteś zły, widzę to, ale jak to wypijesz, będzie super. Yeah! Za 500 tych? Nie tak źle. No dobra, dobra, kończymy rozgrywkę, bo powiem wam, że tak się zajarałam, że zagram jeszcze drugą. Drugą jeszcze dam radę, bo to będzie... Zdejmuję tą czapkę. Drugą dam radę, bo to będzie tak właśnie jeszcze z krokietem sobie pójdziemy tam i ten awans dostanie i później Arnolda trochę tam dynie będzie robił. Będzie fajnie, będzie fajnie. Także dzięki za oglądanie i komentarze, co mam grać, jaka rozgrywka, co tu ma się dziać i w ogóle dzięki bardzo, pa, pa.